Otwieram 55. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest 18 radnych. Dwoje radnych usprawiedliwiło swoją nieobecność. Witam serdecznie wszystkich panie i panów radnych. Witam pana burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Witam telewizję kablową Barsat oraz wszystkich obecnych na sali. 55. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragraf 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali panie i panowie radni i przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 2a porządku obrad, projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/55. Poproszę panią Lucę Jędryczka, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian budżetu. Dochody. Dział 758, rozdział 758.01. Zwiększenie o 1844 zł planu dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 600, rozdział 653. Zmniejszenie o 46 tysięcy planu wydatków przeznaczonych na modernizację monitoringu. Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim i w 2022 tą kwotę zamierza się wydatkować 54 tysiące, a resztę 46 tysięcy w 2023. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, rozdział 707, zwiększenie o 15 tysięcy planu wydatków z przeznaczeniem na modernizację budynku ulica Kopernika 6. I tak. Oferta, która została złożona na roboty budowlane, wynosi 347 tysięcy złotych i tutaj komisja zaopiniowała pozytywnie. Natomiast złożona oferta na nadzór budowlany na 18 tysięcy, komisja zaopiniowała negatywnie. Komisja proponuje jeszcze raz zebranie ofert na nadzór budowlany. Po konsultacji z panią Karoliną, kierownik Wydziału Inwestycyjnego, panią Karoliną Hilmanowicz, doszliśmy do takiego porozumienia, że oferty zebrane zostaną jeszcze raz, bo jeszcze jest na to czas. Dział 750, rozdział 750-95, zwiększenie o 25 tysięcy planu wydatków na realizację projektu Cyfrowa Gmina, granty popegeerowskie. Projekt zostanie zrealizowany w całości w tym roku i dlatego takie zwiększenie komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757, rozdział 757-02. Zwiększenie o 950 tysięcy złotych planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. I tutaj porównując odsetki zapłacone w styczniu do odsetek zapłaconych w lipcu, wzrost wynosi 251%, ale nie mamy wyjścia i komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.01, zwiększenie o 1844 zł planu wydatków związanych z tytułu zwiększenia subwencji, komisja zaopiniowała pozytywnie. I rozdział 801.32, zwiększenie o 220 tysięcy planu wydatków na zakup instrumentów do powstającej szkoły muzycznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się. Dział 900, rozdział 995 i paragraf 3020 i 4010, przesunięcie między tymi paragrafami dotyczy to robót publicznych, komisja zaopiniowała pozytywnie. I paragraf 6050, zmniejszenie o 15 tysięcy planu wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne i przeznaczenie na zwiększenie wydatków związanych z modernizacją. Chodzi tutaj o ten nadzór. Komisja zaopiniowała negatywnie z opinią taką jak poprzednio. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Pierwsza była pani Elżbieta Zabłocka, później pan Jarosław Puszko. Moje pierwsze pytanie jest takie, jakie mamy oprocentowanie w tej chwili kredytu? I drugie pytanie dotyczy właśnie szkoły artystycznej, ponieważ mamy w uzasadnieniu, że to jest na zakup instrumentów,
co jak najbardziej jest zasadne, ale mamy w tabelce, że część jest na zakup instrumentów, środków dydaktycznych i książek, a drugie na zakupy inwestycyjne jednostek. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego to jest tak rozbite. Dziękuję. Myślę, że odpowiedź na to pytanie za chwilę nastąpi, bo nie ma pana skarbnika. Koleżanka pójdzie, poprosi pana skarbnika. Proszę bardzo, pana Radny Puszko. Szanowni Państwo, ja mam jedno pytanie dotyczące działu 900, rozdział 917 dotyczącego właśnie zakupu recyklera. Bardzo się cieszę, że właśnie, że to urządzenie zostanie zakupione dla ZUK-u. Chciałbym się dowiedzieć, czy to będzie nowa... Ale to już jest w poprzednim budżecie na początku roku, to nie dotyczy. Tego nie dotyczy, tak? Bo chciałem tak ogólnie się dowiedzieć, ale może jak już jestem przy głosie, czy to będzie ten nowy recykler właśnie zakupiony? No to nie bardzo to pytanie pasuje na sesję, nazwijmy ją nadzwyczajną. Trzymamy się tylko tematów objętych porządkiem obrad. Proszę bardzo, pan radny Starzyński. Ja tylko w kwestii formalnej w sumie, bo tutaj rozumiem przesunięcie wydatków, to jest punkt 6, dział 995. Jest podane przesunięcie wydatków między paragrafami, ale nie podana kwota jest. Dziękuję. Chwileczkę, będzie pan skarbnik? Już jest. To może jeszcze raz proszę powtórzyć pytanie, bo pana skarbnika nie było, króciutko i zaraz i pan również, pan skarbnik odpowie. Ja mam pytanie, dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, chciałabym się dowiedzieć, jakie jest oprocentowanie w tej chwili kredytu, a drugie, dlaczego jest rozbite na zakup instrumentów na dwa paragrafy, czyli na zakup środków dydaktycznych książek oraz na zakupy inwestycyjne. A w uzasadnieniu mamy, że jest na zakup instrumentów. Tak. Jeżeli chodzi o oprocentowanie, więc bodajże chyba mamy 6 kredytów, 6 i ona jest różne. To nie jest jedno oprocentowanie, bo to jest różnica nawet 0,5% jest, nie? Ale to jest w granicach ponad 6% teraz. Wszystkie? Tak, wszystkie, nie ma niż. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię instrumentów, bo są dwa paragrafy, tak? Bo w tym inwestycyjnym, gdzie jest 120 tysięcy, tak? To jest 6 pianin po 20 tysięcy. A to inwestycyjne? Tak, no bo powyżej 10 tysięcy to już inwestycyjny środek. No a pozostałe no to są już mniej, poniżej 10, więc wydatki bieżące, tak? I pan radny Starzyński jeszcze miał tam pytanko, proszę bardzo. Dotyczy tylko przesunięcia wydatków, to jest dział 995. Jest podane przesunięcie wydatków, a nie ma kwoty. To formalnie. To jest 1000 zł, chodzi o wydatki na zakup, generalnie środki BHP dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Jeżeli jestem przy głosie, to chciałbym zgłosić autopoprawkę. Wycofanie zmiany, dwóch zmian. Zwiększającą 15 tysięcy na inspektora nadzoru na Kopernika 6 i zmniejszającą o 15 tysięcy w dziale 995 paragraf okay. 650. Rozumiemy. Tak jak komisja proponowała, to tak. Tylko, że to będzie autopoprawka. Okej. Okay. Proszę pana radny Lipiejko. Ja bym chciał tylko nawiązać do działu 750 i zapytać, bo nie przypominam sobie, jaka była z naszej strony, jaki był wkład w tym cyfrowa gmina granty PPGR, bo tu jest 500 tysięcy, łącznie 531. Czy to całość była? Tak, 100% sfinansowane. Dziękuję bardzo. Wyłączcie państwo mikrofony, bo sprzęża. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pani, proszę bardzo, pani radna. Ja jeszcze mam prośbę, ponieważ mój wniosek, żebyśmy osobno głosowali to, co komisja zagłosowała negatywnie. Nie ma potrzeby. A zdjęcie, przepraszam. Nie ma potrzeby, bo to jest autopoprawka. Będziemy głosować wraz z autopoprawką. W tym czasie tłumaczam, bardzo przepraszam. Tak. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/55 wraz z autopoprawką burmistrza? Proszę o głosowanie teraz.
Przy dwóch wstrzymujących się stwierdzam, że projekt uchwały został przez Wysoką Radę przyjęty. Punkt 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 2/55. Tutaj różnie poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany, które wynikają ze zmian w budżecie. Ponadto w przedsięwzięciach dokonano skrócenia realizacji projektu Cyfrowa Gmina granty popegeerowskie oraz uwzględniono nowe przedsięwzięcie na lata 2022-2023 związane z modernizacją i rozbudową monitoringu. Ale opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/55? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 2c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 255/05 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 3/55. Poproszę panią radną Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały większością głosów opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/55? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 55. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.